Nareszcie. Jak zwykle się nie śpieszysz. Dobra, bierz sprzęt i spotkajmy się na peronie. Czekają już na nas. Aha, Artiom, niczego nie zapomnij. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że pierwszy wam się podobał odcinek. O, widzicie, już od razu mamy. Więc zbieramy ten nasz dziennik i przeczytajmy może. Pis pierwszy. Obrona rodzinnej stacji przed cieniami przerażającymi, tajemniczymi i niezłomnymi wrogami staje się głównym celem wszystkiego, co robimy. Niemal zapomnieliśmy o dawnych wrogach, jak Nosalisy i strażnicy. Gdyby nie Hunter, te bestie weszłyby do naszego szpitala. Nie umiem nawet myśleć, jaką urządziłyby tam masakrę, gdyby Hunter spóźnił się choćby o godzinę. W ogóle niesamowite jest tutaj, że troszeczkę to jest zupełnie inaczej opowiedziana historia. Możemy tu iść? O, nie puszcza nas. Bo ogólnie tutaj może dowiemy się później, nie pamiętam. W każdym razie w książce jest tak, że to Artiom, jak był kiedyś dzieckiem, poszedł właśnie ze swoimi kumplami w pewne miejsce i uciekając stamtąd usłyszeli jakiś tam straszny dźwięk. Uciekając stamtąd zapomnieli zamknąć włazu. No i Artiom bardzo wiele lat miał problem z tym, że zastanawiał się. No i też właśnie odkąd takie na Wognie zaczęły się dziać dziwne sytuacje, to miał wiele takich pytań. Zastanawiał się, czy nie jest odpowiedzialny za to. Nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje właśnie. Tu se gadają, sobie gadajcie. Привет. Ara. O, tu jakieś dziecko uciekło przede mną. A. Ojciec mu tłumaczy, że nie może tak biegać. O, gdzie komuniści? Artiom, proszę, mój syn jest chory. Masz kilka zbędnych nabojów? Oddam ci, jak tylko będę mógł. No jasne, wiesz. Proszę. Dzięki, Artiom. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Chory chłopiec. Zobaczmy, czy... Dobra. Zastosuj. Czy mamy? Naboja 31, a to ile kosztuje? Obniża też prędkość pocisków, a przez to również zadawane obrażenia. No to nie, nie bierzemy tego. Idziemy dalej. Idziemy dalej. A tutaj co to jest? A, tu można wymieniać, to jest kantorek. Gdzie? Mamy 12 nabojów. Dobra. Ki? Przyda się, zwłaszcza że po prostu nie widzimy, ile mamy naboi. Trzeba było liczyć. Artiom, gdzie twój sprzęt? Biegnij natychmiast do zbrojowni. A, tu. Dobra. Artiom, gdzie twój sprzęt? Biegnij natychmiast... Dobra, to już czytałem. Witaj, Artiom. Potrzebujesz broni? Dobra, rzućmy na to okiem. Pistolet maszynowy kaliber 5,45 wyprodukowany w arsenale. Mało dokładny i koszmarnie się przegrzewa, dlatego nazywany jest sobaką. To czemu nie mogę wziąć? Chłopie, by coś się zepsuło. O, dobra, nareszcie. Strzelaj krótkimi seriami. Weź też trochę amunicji. Powiem wam, że już się przestraszyłem, że... A tu uniwersalna ładowarka do baterii. O, to z nami na długo zostanie.
Maska przeciwgazowa, wkładaj ją, gdy będziesz w strefie promieniowania lub, nie daj Boże, wyjdziesz na powierzchnię. Dzięki. Wojskowe zestawy pierwszej pomocy, tak na wszelki wypadek. Przyda się. Tak, teraz wszystko, okej. Chcesz spróbować swój arsenał? Proszę, mój dear. No i prosto postaraj się. Aha, nie wychylaj się za bardzo. Głowa dobra? Głowy dobra? Okej? Okej. Nie będziemy marnować amunicji na tej strzelnicy, więc idziemy dalej. Gotuję sobie zupkę, albo herbatkę. Znaczy raczej herbatka. Mogę do ojca? Nie słyszę, co ty tam gadasz. O, widzicie, znaleźliśmy. Dobra, ale najpierw pogadajmy z ojcem. Wejdź, synu. Gotowy do drogi? Świetnie. Pewnie słyszałeś, że nasza stacja zawiera sojusz z Ryśką. Wysyłamy im kilka wagonów z pomocą humanitarną, bronią i różnorakim sprzętem. Właśnie tego towaru masz strzec. To raczej krótka podróż i nie powinna być bardzo trudna. Artyom, zanim wyruszysz, powiem ci jedną rzecz. Widzę, że podziwiasz Huntera, ale życie Stalkera jest inne niż nasze. Z natury są zuchwali, czasem brutalni. Nic nie zyskasz, zgrywając bohatera, więc trzymaj się z dala od kłopotów. Doprowadź karawanę do celu i jak najszybciej wróć do domu. Do zobaczenia, chłopcze. Dzięki, ojcze. Ogólnie w książce jest to trochę bardziej rozwinięte i Artyom miał wiele, wiele takich problemów. On po prostu źle się z tym czuł, że okłamuje ojca i nie mówi mu o tym, że prawdopodobnie już się nie zobaczą. Pis drugi. A jednak Hunter przybył na Vogn dokładnie na czas. Chciałbym wierzyć, że to nie ślepy los, że to przeznaczenie i że to samo przeznaczenie kazało Hunterowi wybrać właśnie mnie, bym zaniósł jego raport o cieniach do Polis. Całe życie marzyłem, by ujrzeć Polis, wielkie i okryte legendą centrum metra, centrum naszej cywilizacji. Ale jak na złość, szansa na spełnienie marzeń nadarza się akurat teraz, gdy moja rodzinna stacja rozpaczliwie potrzebuje każdego żołnierza. Czy mam prawo porzucać ojczyma i przyjaciół w potrzebie? Gdzie jest moje miejsce? U ich boku, na barykadzie, czy na odległych stacjach, gdzie wysyła mnie Hunter? Nie wiem, ale po prostu muszę iść. Chciałbym wierzyć, że wzywa mnie do tego przeznaczenia. Dobra, idziemy dalej. Dobrze, że świnie w ogóle przeżyły. Albo i niedobrze. Czemu nie ma napisu? Dobra, gadaj sobie, ja nie wiem, co ty chcesz powiedzieć. Nie będę zbierał tych błysków, bo ogólnie by trzeba było ich wszystkich wysłuchiwać. Znaczy nie wszystkich, ale niektóre te rozmowy. Artyom, tutaj, ruszaj się. No to ruszamy się. No jasne, że gotowy. Zwarty i gotowy. Jestem gotowy. Gotowy? No to ruszamy. Artyom, ty siadaj tutaj. A, Jęgwini, nikt niczego nie zapomniał? Masz sprzęt? No to ruszajmy. Ej, wybieracie się na Ryśko? Tak. Mogę się z wami zabrać? Pewnie, ale nie za darmo. Będziesz musiał czasem pomóc nam przy dźwigni. Da się zrobić. Kurde. O, napędzane siłą mięśni. No, elegancko. Powodzenia. Dla wszystkich, którzy zostają i dla nas również. Wyruszamy. Pojechali. No i jak? W końcu zmieniamy otoczenie? No, Artyom, w końcu wolni. No, przynajmniej do końca podróży. Powinno być ciekawie, a może niebezpiecznie. To chyba nawet lepiej, nie? Pierwszy raz w życiu opuściłem swą bezpieczną stację. Gryzło mnie sumienie, bo nie powiedziałem ojczymowi prawdy. Nie miałem zamiaru wracać od razu z Ryskiej, ale nie mogłem
zawieść Huntera. No i widzicie, tutaj jednak jest pokazany ten, te dylematy Artioma, z którymi się zmagał młody chłopak. Skąd jesteś? Z Ryskiej. Z Ryskiej. Bywam tu i tam. Kupuję towary. To pewnie widziałeś wiele ciekawych miejsc. Tak, Targowa jest tuż obok Ryskiej, a to już duże metro. Kiedyś regularnie podróżowałem do Polis, ale teraz, żeby się tam dostać, trzeba mieć dużo szczęścia albo być z Hanzy. Jak to? Hanza łączy się z całym metrem i ma wiele stacji, ale niechętnie patrzy na obcych. Inna opcja to starcie z komuchami, faszystami albo zwykłymi bandytami, a ci ostatnio są bardzo zażarci. Jak nie walczą z kimś innym, to walczą między sobą. Zwolnijcie, chłopcy. Piotr, co się dzieje? Wojskowa karawana utknęła niedaleko Aleksiejewskiej. Zawalił się tunel czy coś. Musicie skorzystać z tunelu serwisowego i ominąć Aleksiejewską. Kurde, nienawidzę tego tunelu. Dobra, Piotr, otwieraj bramę. Nie będziemy tu tkwić wiecznie. Czemu coś z nim jest nie tak? To zwykły tunel, może nie za dobrze oświetlony. Korzystałem z niego w zeszłym miesiącu i no po prostu go nie lubię, tyle. Wiecie, jak gram w różnego typu takie gry, właśnie z opcją polskich napisów, to zawsze przypomina mi się rozwiązanie ze Stalkera. I uważam, że ono jest niesamowite. Mamy broń i jedziemy drezyną, więc nic nie powinno się nam stać. Przeładowanie. No, widzicie? Nie wszystkie naboje nam weszły. Zmieńmy może na pistolet. Kurde, ale mnie łeb boli. Już się coś dzieje. Dotrzemy na miejsce szybciej, jeśli mi tu pomożesz z dźwignią. Dobra, więgni, pomóż mu, powinniśmy jechać szybciej, a ty, Artyom, obstawiaj tyły. Jasne, że pomogę. Dzięki temu dotrzemy do Ryskiej. Wynosimy się stąd, boję się, gdy oni są w pobliżu i żal mi ich. O, co tu się dzieje? Słyszycie ten dźwięk? Chłopcy, czy wam też się w głowie kręci? Nie słyszysz, jak zawodzą? Co znaczy oni? O czym ty gadasz? O czym on gada? Borys! 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 O kurde, co to? Co się ze mną dzieje? Stru! O, moja głowa! Artyom, co się dzieje? Artyom! Tam! Tam! Jeśli mamy to przetrwać, zagrożenie musi zostać wyeliminowane, bez względu na koszty. Wyeliminowane! Zobaczcie. Chcą nam coś przekazać. Właśnie nie zabili nas, czyli wcale nie mają aż takich złych zamiarów. Chciał odejść, a Hunter mimo wszystko go zabił. O kurde. Co się dzieje? Do jasnej cholery! Może tak zaczniesz ten? Panowie, wstawać! Budź się, albo wszyscy zginiemy. Dobra, leży. Wow.
Bierz moją strzelbę, szybko. Dobra. To jak szybko, to szybko. Co? Czemu to przeżyło? Leżeć. Przeładuj szybko, przeładuj. Dobra. Na razie idzie nam dobrze. Tam stamtąd nic nas nie goni. O kurde. Rozwaliłem nam lampę. Lampę. Oszczędzaj amunicję, Artyom. Oszczędzaj amunicję. Na pomocy. Pomóżcie. O-o. No. Leżeć. Dobra, zdjęty. Co tu się dzieje, do diabła? Co tu się stało? No, nareszcie zaczął. O nie, spadliśmy. Niedobrze. Jak się szybko gdzieś nie schowam, to zabiją mnie potwory. A tu się wczołgam. Ale fart. Żebym już mógł wyjść. Dobra, wychodzę. Dobra, biegniemy. Biegniemy. O kurde, biegniemy. Nie ustrzelcie mi tylko głowy. On żyje, do mnie, szybko. Dobra. Dajmy mu szansę. Płoń. Płoń. Pora załatwić kilku ryjów. Dobra. Świetnie, przeżyliśmy to. Ale gorąco, muszę się napić. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Stacja Ryska była moim pierwszym przystankiem, ale musiałem się rozstać z karawaną. Wypiliśmy więc za to, że udało nam się przeżyć. Wódka nie zagłuszała strachu przed samotną podróżą do Polis. Wkrótce jednak miał mi się trafić nieoczekiwany i cieszący się złą sławą kompan. Jak on się nazywał? Bourbon? Nie. Dobra, chłopcy, wypijmy za naszego przyjaciela Artyoma, któremu nie straszne potwory, ani anomalie. Za Artyoma! Twoje zdrowie, Artyom. Dziękuję, panowie, wasze też. Się przyda przy piciu tego świństwa. Artyom, gdyby nie ty, skończylibyśmy jak siekana kapusta. Zasługujesz na to, a przynajmniej na trochę amunicji, proszę. Dawaj, przyda się. Twoje zdrowie. Artyom, twoje zdrowie. No i wasze, panowie. Pijąc to świństwo, to trzeba mieć naprawdę zdrowie. Artyom, to gówno serio na ciebie nie działa? Sprawdźmy, jak na niego podziała ta wódka grzybowa. Pewnie, trzeba to sprawdzić. Za nasze szczęście i zdrowie Artyoma. Twoje zdrowie, Artyom. No i wasze, panowie. Już? A, wódka działa na każdego. Czyli już trzeba wstać. Przyda mi się. Tą strzelbę mogę zabrać? Nie. Tu na dół zejścia. Macie coś dla mnie? Zupa? Czego ludzkość nie przeżyje, nie? O, dobra, mamy kolejny. У меня лучшая дурь на три станции вокруг. Потому что больше тут никто не торгует. Co ty tam gadasz? Dobra, dziennik. No słuchajcie, tu mamy aż trzy wpisy. Co to było? Dziwne zjawy i głosy? Szepty, szlochy? Nieuchwytne, a jednak wciąż wypełniają mi głowę. O tunelach metra krążą przerażające legendy, ale nigdy nie słyszałem niczego podobnego i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tego słyszeć. Mamy niesamowite szczęście, że udało nam się stąd ujść z życiem.
Dobra. Szkoda, że Artyom nie umie. Można coś zagrać. Dobra, idziemy. A, tu mam dzieciaka. Tu zobaczmy, co tu jest. O! Sklepy? Sklepy. O. Ale mają cenę. Za 10, kurde. Szybko się przegrzewa tu. Aha, to jest do kupienia, dobra. A dostosuj? O, dobra, można. To jest fajne. Niweluje rozbłysk i tłumi dźwięk, zmniejszając przy tym rozrzut. Obniża też prędkość procisków, a przez to również zadawane obrażenia. To mam kolbę, o, to też fajne. Ci cztery, wiecie co, na razie tego nie będziemy. Naprawdę to są, to jest ta waluta. To są te pieniądze walutowe. A ty co tu masz? A można wymienić. Do strzelby. Do karabinu weźmy. A, i później będziemy ulepszać te karabiny. Mamy. Strzelnica? Po co mam tu marnować amunicję? O, książki, metro. Tu nic nie ma. A idziemy dalej. Pozwiedzać to miejsce. A tu już co? Można mu coś dać? Można. Trzymaj. Ja mu też coś damy. No ci coś dać, proszę. Wiem, jakie życie jest ciężkie. O, i mamy kolejny. Ten jaki ma ryj. Zobaczcie, jaki wredny. A kolejny mamy ten. Przeczytajmy. Ryśka. Na Wognie zawsze uważaliśmy mieszkańców tej stacji za takich jakby pechowców. Zawsze mieli podgórkę. Albo ich świnie czymś się zaraziły, albo przeciekał im sufit. To znów ich handlarze po udanej transakcji na targu musieli przepić wszystko, co zarobili. Ludzie są tam mili i gościnni, ale tacy ofermowaci. Zawsze ich żałowaliśmy, trochę sobie z nich drwiąc, bo my na Wognie radzimy sobie lepiej. My wiemy, jak żyć, a teraz im zazdrościmy. Żyją sobie spokojnie, nawet nie słyszeli o cieniach, a nawet jeśli słyszeli, to nie uwierzyli. Ale jeśli ja zawiodę cienie, zetrą tę stację w parę chwil, a te zadowolone z życia ofermy zakończą swoje spokojne, ofermowate życie. Zostanie tylko krew i pustka. Muszę się spieszyć. Wiecie, no też nie ma nic złego w takim ofermowatym życiu. Tu mieliśmy wejść, czy tym z chłopcem chyba. Ty jesteś Artyom? Jakiś facet czeka na ciebie na ulicy Czarnej. No jasne, że dam ci. Poczekaj. Nie! Chodź tu! Młody! Ej, młody! No i kurde, ta gra mnie wkurza pod tym względem. Młody, może jednak mnie zaprowadzisz, ja tak wiesz... O, masz. To możesz tak poczekać? Czy tu nie będzie tego notesu? Dobra, idziemy za młodym. Idziemy za młodym. Hop. O, trzymaj. Wiemy, to będzie Bourbon, tak, on się Bourbon nazywał. Sracze. Nie zostawiaj na tyle, ale ja chcę. O, iż warto czasem sobie pójść trochę dalej.
Amunicja. To nie. Aha, dobra, tu wrócimy z nim. Słuchajcie, musimy się wrócić, bo mi się przypomniało. Że tak mi błyska, że chyba zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Że ona jest tutaj. Może jeszcze tu, bo mi się wydaje, że... O, zobacz, o. Tu nic nie ma. Dobra, szukamy dalej. Dobra, idziemy. Ty gdzie to? Gdzie jesteś? No tutaj, prowadź. Może tu będzie. Tu mam coś. Ej, czego odstajesz? Dobra. Dalej. Ej, czego odstajesz? Dobra. Doganiaj! Nie zostawiaj w tyle. No nie zostaje młody, nie zostaje. Вон он сидит. O. No ладно, мне пора. No dzięki, na razie. Ty Artyom, da? Sadzisz. O, mamy. Tu, tutaj, no właśnie. To nie tam, tylko tu. Przeczytajmy ją, zanim zagadamy z tym gościem. A dziennik. Mamy trzecią. W metrze krąży takie powiedzenie. Nie ma nic gorszego niż przypadkowy towarzysz podróży, ale na nikim innym i tak nie można polegać. Ten Bourbon to niezły kawał dziwaka. Do czego ja mu jestem potrzebny? Wygląda na to, że zna te tunele jak własną kieszeń. Ktoś mu powiedział, że to gówno na mnie nie działa. I od razu to kupił? Nawet ja w to nie wierzę. A on miałby wierzyć? Dobra, nie ma sensu o tym myśleć. Niech mnie tylko przeprowadzi przez targową i nie próbuje po cichu załatwić w jakimś ciemnym tunelu. No, w książce to było troszeczkę dłuższa, była dłuższa podróż i mieli mniej takich przygód, wiecie. Ludzie zwą mnie Bourbon. Słuchaj, muszę się dostać na Sucharewską, żeby coś załatwić, ale ta dziura jest zamknięta. Znam jednak inną drogę, tak zwane przeklęte przejście, z którego miejscowi boją się korzystać. A słyszałem, że to coś z tuneli na ciebie nie działa. Pomożesz mi dostać się na Sucharewską, a na miejscu dostaniesz moje AK, zgoda? No, значит, тебе i проклятый ход ни почём. Kurczę, świetna umowa. Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс на дорожку отовариться. Oto zaliczka, na razie no, tyle. Готов? Tak, jestem gotów. Dawaj. Да нечего сидеть в этом навозе. Siedzenie w tej dziurze nie ma sensu. Более гламурных места. Dobra. Już nas tam gdzieś prowadzi. Łyczek herbatki i lecimy za nim dalej. Bourbon, gdzie ty nas prowadzisz? Ja czuję, że z tego będą tylko kłopoty, chłopaku. Idziemy z Bourbonem.
Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Ты что, поczekajcie, bo nie wiem, jak się włącza latarkę. Nie to. Sterowanie, klawiatura, kwipunek, latarka F, dobra. Latarka, dobra, tu już byliśmy, nie? Bo trochę źle poszliśmy. Dobra. Przepychaj to, tak jest. No idź. Przodem, przodem. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Zapomniane tunele. Gdy wraz z Bourbonem zapuściliśmy się w głąb opuszczonego tunelu, zacząłem się zastanawiać, czy słusznie mu zaufałem. Jednak bramy stacji były ciągle zaplombowane i nie wiedziałem, kiedy pojawi się kolejna szansa na opuszczenie Ryskiej. Dobrze, kochani, więc w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za to, że jesteście. Był z wami Gocminion. Hej, hej!